Dzień dobry. Dobry, dobry. Amajka, poznaj pastora. Cześć Amaja, tu wujek. Cześć, cześć Dustinku. Dustinku, jak dobrze cię widzieć. O mój Boże, jesteś taki słodki. Dzień dobry. Cześć Amajka, jestem wujek Erwin. Siema byku. Cześć. Tomi zaraz będzie poszedł za drzewo. Cześć. Poszedł za drzewo. Dobra, 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 dobra. Rodzice przed dniami. Rodzice przed dniami, super. Proszę bardzo, piąteczka, siema. Test mikrofonu, test mikrofonu. Działa, działa, dobra. Dobra, 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 jak działa, to super. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Szanowni Państwo, dziś przystępuje dwóch młodych ludzi do sakramentu chrztu. Amaja oraz Dustin Nelson. Szanowni Państwo, dziękuję, że dziś mogę z Wami uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Chrzcie Waszego syna, Dustina, oraz córki, Amai. Jest to chwila pełna radości i wzruszeń, ale także wielkiego znaczenia duchowego, gdyż stajemy się świadkami narodzin nowego człowieka do życia wiarą. Panie Nelson, jeżeli chciałby Pan coś powiedzieć w tej uroczystej chwili, to zapraszam do mikrofonu. Jasne, jasne. Opuśćcie głośniki. Bo nie tak, będzie tak, echa. Tak. Ja bym chciał podziękować wszystkim, którzy przybyli, także tutaj pastorowi i jego asystentom za przeprowadzenie tej pięknej uroczystości. Mm-hmm. Kocham swoje dzieci, kocham swoją przyszłą żonę i w ogóle jestem zajebiście pozytywnie nastawiony. A dychę wyślę, nie ma problemu. Dziękuję. Mamy w ogóle kupon dla dzieci. Czyli oni mieli dziecko przed ślubem? Proszę księdza, to nie można mi. Mieli. Niech to wydarzenie będzie dla was i waszych dzieci początkiem drogi wiary, pełnej nadziei i miłości. Niech wasze dzieci zawsze czują się otoczone troską i miłością zarówno w rodzinie, jak i w kościele. Niech Bóg błogosławi wam wszystkim i chroni waszą rodzinę przez całe życie. Poprosimy teraz najpierw Dustina oraz rodziców oraz Matkę i Ojca Chrzestnego do rzeki. Zapraszam do rzeki. Dustin, odłóż kwiatka i... Dustinku, proszę cię. Może taką bardziej spokojną rzekę? Nie no, nie porwy go. Nie, nie, taka musi być. Pastor czuwa. Tak. Pastor się zna. Dustinku, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Podążaj teraz za Jezusem. Prosiłbym teraz Amaję. Patrzy na fujka. Amaja, no, proszę, podejdź Amaja. Śmiało, skarby. Amaja, ja tu i teraz w tej rzece krzczę ciebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Chodźmy. No chodź, córcia, bo jeszcze cię jeszcze. Skąd to echo? Z pasma górskiego, widzowie, dobrze? Z pasma górskiego. Mam nadzieję, że już... Nie ma. Gryniarz. Dziękuję, że mogłem dziś być z wami i razem się modlić. Życzę wam wszystkiego dobrego i wiele siły w wypełnieniu waszych rodzicielskich obowiązków. Niech Chrystus zawsze będzie waszym przewodnikiem i największym przyjacielem. W imieniu całej społeczności kościelnej życzę Dustinowi oraz Amai wszelkiej pomyślności i niech zawsze będą blisko Boga. Amen. Amen. Dziękuję Państwu. Dziękujemy. Cóż za piękna uroczystość. Nelson. Panie Nelson, gratuluję. Wiem, dziękuję, że jest pan dziękuję, i będzie naprawdę pan świetnym ojcem. Pani Ado, gratuluję. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej, jak najbardziej. Datek na kościół bym chciała. O nie, nie trzeba, no ale dobrze. Numer konta, jakbym mogła prosić. Oczywiście, jak najbardziej, już.
Już jak chcą państwo, tak. Aczkolwiek my nie przyjmujemy zwykle, ale jak. Ale jak. Chcą jak państwo, no to jak państwo, tak. Tak wolę na kościoła, to... Ale my w ogóle byśmy nie śmieli poprosić. Ale no jak już, ale jak już. No to. Bo nam w ogóle nie. Tu chodzi o wiarę, a nie o pieniądze. Tu chodzi. Bóg za darmo robił i jakoś nie narzekał. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Ale po tam a nie widzę żadnego przelewiku, nie widzę. Ojejku, bardzo dziękuję pani Adrian, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dobrze. To my będziemy się zbierać. Radę jest wystawione. Dobrze, dziękujemy. 400 karku. Ej, 40k dostałem, zajebiście. No. Małego na ten, na kosmos, daję? No chciałem. To powiedziałem Nelsonowi, no. Że mam bilet do Elona Muska na lot z SpaceXem na Marsa. Dawaj. Dla małego. I on powiedział, że nie mogę patrzeć na Diablesa, jak on wygląda, legalnego. To możemy zrobić busa, że jedziemy, aha, że lecimy i napadamy na tego busa, że niby, wiesz, go zabieramy gdzieś wszystko dzieci i lecimy w kosmos. Dobra. Tylko my musimy jeszcze FIB zrobić. Na szybko zrobimy FIB. Dobra. Szukam busa. Dobra. To chyba za tydzień komunia, nie? Ej, a jakie radio? 741. 741. Nie, żeby to... Ave Maria. Ave Maria, proszę bardzo. Dobrze. A pani ma w ogóle krzest? Ja już wierzę na chrzest, ale pan sprawdzisz, bo jak nie, to pan mi urządzisz. No był dzisiaj krzest na przykład. Urządzić pani krzest? Tak. To nie są tanie rzeczy, 400 tysięcy klienci płacą. Oczywiście. Ale pan mi urządzisz chrzest. Dobra. No i pasuje, a jak się pani nazywa? Ale ja panu numeru nie... Linking. 666 numer. Dobra, 666. Ja zadzwonię o chrzest. Dobra, twierdzą, trzymam za słowo. Jestem, tak, pan se trzymasz? Bo oni twierdzą, że jestem nieprawna. Pan se trzyma. Nie! Tam tego typu. Naprawdę? Tak. Kto oni tak myślą, mówi? Że jestem niemiła i tak dalej, proszę co pana, no ja... Kto no, tak powiedział? No, no. Na przykład ten pan, co się tutaj ze mną... Pojechał pana? No, Marian... Czemu niemiła? Marian, wkurzasz mnie teraz już. A cię polubiłem, wiesz? Serio cię, Marian, że lubiłem przez tą trasę. Mówię, no mówię. I właśnie, no ci nic nie mówisz, czyli oczekujesz, że pani kłamie. Oczywiście, że nie. Marian powiedział, że nie jestem prawa. Się pogodziliśmy. Tak, pogodziliśmy się, jak to jest z wami? Że ja nie jestem prawa. Matias. Nic nie mówiłem według takiego. Dobra. Zjechałem. Panie Erwinie, proszę tak. Naciśnij spa. No oczywiście, że naciśnij prawa, co? Proszę ja iść na dole, dać. Bo... Proszę dać i iść spać. Naciśnij spać, ja chciałem pan naciśnij spor. Panie Erwinie. Nie ma policji. Jak spadek jest 8:14 rano, już 15. Skurwa, początek dnia, no iść spać? No, ja ją rozumiem, no ja ją rozumiem. Spanko do 18. Ale mam prośbę do was. Cześć, Marian, było miło cię poznać. Dobra, Marian. Jacek, tutaj cię ten. Kamek. Ojej, potrąciliście panią ładną. Ja pierdolę, tu było dwóch typów, a ten drugi nic nie mówi. Lili, ty co ma? Ona jest napierdolona. Ja, czekaj. Chodź. Ona jest zawsze, jak z nią rozmawiam, tak. Jak z tym kamieniem i pyłem? Jak z kamieniem i pyłem? Pyłem. Piłem? Piłem, ja nie piłem. Piłeś? Nie, ja nie piłem. Nie piłem, nie piłem, nie piłem. Nie piłem. Okej. Czyli jak, my mamy czarny diament, czy ten pył, czy jak to jest? Okej. Okay. No ja nie wiem. Czyli nie mamy. Dobra, czyli nie mamy. Jak będziecie zakładników przesuwać, to weźcie ich odsuńcie od tych butli obu, bo będzie dym. Kto jest korbkowym? Spido, ja wyznaczam Spido. Nie, ona idzie spać. Pani zapraszam do pojazdu. Stary, no bo Spido jest korbkowym. Nie, potem ciężko. No nie jest, ja mogę ciągnąć korbkę, ale nie ma miejsca. I co z tym Marianem, Lili? Powiedz mi. No bo ten Marian twierdzi, że jestem pijana, a to on jest pijany, bo tak nie jest. Ale Marian to jest co, też pracownik, czy on jest klientem? Jak nie, jest? Jaki jest status? To jest pan Speedy. To jest pan Speedy. Marian jest policjantem. Tak, właśnie. Jej chłopakiem. A ja nie, to jest, który jest tutaj. Panie Erwinie. Tak, z pastorem. Ja panie pastor, pracuję na Digital Dada. Ma na imię Marian. Jestem szefową Digital Dada. Okej! Okay. Ja pana bądź panią. Może mi pani opieścić Sunga 20 po jakiejś promocyjnej cenie? Tak, ja panią Heidi mogę zatrudnić u mnie, nie ma problemu.
tylko pan mi problemów nie robi, bo ja nie szukam problemów. No, nie? Czekaj, ja czekaj, tylko zlecenie dwa. Wezmę. Dobra. Jadę no. Zrobić intro. No, 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 panie, ja panu dam tam zatrudnię pana, bądź panią Heidi. Nie a pani problemu. Ode mnie kupowała 2 gramy i się nie znamy na takiej imprezie? Ale to, to o, była impreza, no. Panie, panie, to była impreza nieznana, prawda? Pan powiedział, że nie zna wszystkich współpracowników. Więc ja też pana nie poznałam, no broń Boże, no widzę pana w życiu. No właśnie, no właśnie. Ja byłem bezdomnym wtedy. Tak, tak, a ja od bezdomnego kupiłam grama, bo sobie myślę, pan bezdomny, to pan co zarobi. Zaraz będę, muszę na pizzę iść. Czad, pizza z ananasem, naprawdę? Jezu. Willa. No dobra, teraz mów, no. No właśnie. Czyli Lili co? Czy ty już zemdlałaś z alkoholu? Halo! Lili! Mówię, no. Ja się zestresowałam, bo chłop mi wyznał miłość, a ja byłam świeżo po związku, panie. To jest. Ten Marian? Tak, a wcześniej rozmawiałam z chyba twoją kobietą Heidi, tak? Czekaj, zaraz dokończymy, muszę uratować samobójcę. Norfa. Czekaj, 2, 1, 1, 2. Dobra, dzięki. Nie? O kur... Czemu wchodzi sobie zgodnie, tu pomagacie ludziom? Truing. I Admo, dziękuję bardzo za 11 miesięcy. Czyli ty, Lili, byłaś w związku i rozstałaś się i ten Marian ci wyznaje miłość? Halo! Lili! Ej! Halo! Budzimy się! No właśnie. No, słuchaj. Czyli Lili, jak to jest? No. To jest tak. On mi wyznał miłość na moście, ja się zestresowałam i... Ale ten Marian, czy ten poprzedni? Marian. Ja się zestresowałam, bo on mi wyznał miłość, ja też się tak czułam, jakbym tak miękkie nogi, wiesz, Marian, widzę, no to wiadomo, miękkie no. Nogi i tak dalej. No i słuchaj, ja miałam miękkie nogi i się bałam, że jak ja wyznam mu przy nim kurwa miłość, to on spierdoli. I mój były przyjechał. Kto spierdoli? Marian? Nie, bo mój były przyjechał pan Coletti. Kurwa, wszędzie. Czekaj, jeszcze raz, bo to musi być po... No. Gdzie wsiadasz, kurwa, gdzie? Nigdzie. Czyli tak, masz byłego, nimię byłego? No. Mije byłego to jest Marian... Byłego? No jaki kurwa Marian? Marian był ten nowy! Marian Kusibob, tak. To jest były. Były to jest Fabinho Coletti. No to kurwa pytam o byłego, czyli Fabinho Coletti. Tak, Fabinho Coletti jest byłym. No. I ty z nim zerwałaś tak. I nagle Marian wjeżdża i mówi co? Marian mówi, że on jest lepszy niż Fabinho, bo on mi da więcej i tak dalej. I się dogadamy, a ja spanikowałam, bo wpadła też Heidi. Powiedziała, że tak nie może być, bo to źle zrobiłam. I wszystko wysłyszę i wyszło, że jestem zła. Ty jesteś nie, zła? No, ja nie chcę być zła. A Marian co na to wszystko? Marian usłyszał tylko złe słowa, bo to nie były złe słowa, bo Marian jest świetny. Marian jest świetnym człowiekiem, jest fajny i tak dalej. Okej, okay. Ale co usłyszał? Że ja kocham Fabinho, a to czyli, tak że było. Ty kochasz byłego, a tak, Marian no. By chciał z tobą być. Ale ja kocham Mariana tylko, że to było tak, że jakie on... Jakie kurwa Mariana? No to co ty chodzisz o tym Fabinho? Bo to miał być na złość Marianowi, że ja z Fabinho, rozumiesz? Czej, czyli ty kochasz Mariana, ale no. Na złość powiedziałaś mu, że kochasz Fabinho. No, bo to było na złość. Are you tak, fucking dumb, czy co? Na chuj tak mówić? Yes, I'm fucking dumb, I'm fucking mental, close me.
fucking mental health center. Okay, no problem. No to przejebane życie, to trzeba Marianowi powiedzieć to, że ty mentala masz jakiegoś k***a, a nie, że kochasz. Nie. Co jak on myśli, że ty kochasz Fabinho, a ty jesteś mentalem jebany. Erwin, ty nie rozumiesz. Ty jesteś zakładnikiem, ja cię mogę odjebać i ty nie mówisz mi, co ja dobrze, mogę robić, Marian, a tego nie. Dobrze, Marian, to ty mi odpowiadaj, ale ty, to jest tak. Marian jest miłością mojego życia, a Fabinho to jest dupa, która się jaką miłością twojego życia? Jak ty zerwałaś z Fabinho, a Marianowi powiedziałaś, że kurwa kochasz Fabinho, a ty teraz mówisz, że jest miłością twojego życia, To był fake. On wie, że to był fake. Tak, to był fake, bo ja wrzucam. No. Czekaj, to jest pojebana sytuacja. Bierzemy tu Mariana. Ja poproszę panią Bany, bo pani Bany lepiej rozumie moją sytuację życiową i moje problemy. Pani Bany jest mentalem, bo jest też kobietą. Jesteście mentalkami. Kocham Mariana, ale powiem Marianowi, że kocham kurwa Fabinho. Dlaczego? Nie wiem. Nie spierdalam, bo się nie da, bo ja mam związane ręce, że to wam. Ty jesteś naprawdę, Lili, mentalem. Dobra, bierzemy Mariana na konfrontację, wsiadaj. Inaczej cię zabiję, jesteś zakładnikiem. Wsiadasz. Marian, wsiadasz też. Gdzie Marian? No zaraz będzie, kurwa, spokojnie. Teraz to się boję. A gdzie pani Heidi? A nigdzie nie ma pani Heidi. I co teraz? A ja poproszę jeszcze panią Heidi na konfrontację. Heidi, proszę, daj mi tutaj Mariana do samochodu. No, ale Heidi też. Dobra, Heidi też, proszę. Fajna kobieta, ładna i tego typu. Heidi, proszę, pomóż. Cześć, co się stało? Heidi, no pomogę. Ona jest tak głupia. Pomóż. Marianie, prosiłbym cię do samochodu. Heidi, pomóż. No co się, Lilu, Nie odzywasz się, Heidi. No bo ona... Jesteś współwinna tego precedensu. Dobrze, wysiadasz, Marianek. Marian, chodź ze mną, proszę. Ty, Lili, nie idziesz. Marian, ja ci kurwa pomogę, rozumiesz? My musimy być kurwa braćmi. Braci się nie traci. To ja ci mówię, co odpierdala Lili. Mówi tak. Ja wiem. Ja nie chcę na razie znać twojej wersji historii, ja ci przedstawię, jaką ona mi przedstawiła, dobra? Mówi tak. Kurwa, byłam z Fabinho, ale Fabinho to jest taki zjeb. Bardzo mi się podoba Marian, jest miłością mojego życia, ale odjebałam gówno, bo powiedziałam mu, że kocham Fabinho. I ja tak mnie zatkało i mówię tak. Na chuj powiedziałeś, że kochasz Fabinho, jak go nie kochasz? Ona mówi tak. Because I'm mental institution, send me to mental hospital. A ja mówię, ja pierdolę. No ja mówię tak, no to stwierdzam, dobra, to tobie powiem, że ona prankowała. A wiesz, co jest najgorsze? Co jest, kurwa, najgorsze? Powiedz mi, no właśnie powiedz mi. Co ty mówisz? Tak, ona to powiedziała. Naprawdę, prawie skoczyłeś? No, kurwa, ona prankowała. Kurwa, dawaj, kurwa, pokaż mi. Dawaj, nawijaj na ucho. To jaki masz? 666, kurwa, dawaj na tapetę. Poczekaj. Czekałem, że... Ja cię rozumiem, stary, ale właśnie ja cię rozumiem. Ona powiedziała przy mnie, że kocha Fabinho. Nie pierdol. Ja pierdol. Uważaj tylko, jak go rozkuwasz, bo to policjant. Nie no, kurwa! Jest w moim pomieszkaniu, na imprezie. No uważaj, bo... Słuchaj, więc ja ci mówię to z pierwszej ręki, stary, że ona powiedziała, że kocha ciebie, ale chciała ci zrobić na złość i powiedziała, że kocha Fabinho i ja mówię... Ja pierdolę, tak się nie robię, ona mówi, że wie, ale on jest mentalem i ona zrobiła źle i płakała. Dawaj, kurwa, konfrontacja, ale wiesz co? Ja, ty nie wiesz tego, że ja ci to powiedziałam, dobra? Kurwa, zobaczymy. Skąd ona... Czekaj, no zobaczymy, a zobaczymy, kurwa, co się stanie, zobaczymy. A ty jesteś policjantem? No jestem. Jaki jest stopień? Oficer 3. No i zajebiście, ważne, że więcej niż ten gnom pierdolony. Dawaj. Który gnom? No kurwa, a jest więcej gnomów niż ten pierdolony Esteban? Wylęgarnia gnomów, to Hobbit wersja 4. Dobrze, a teraz Lili, powiesz panu policjantowi. Co ty robisz? Dlaczego jesteś mentalem? Marianik, słuchaj. Jesteś świetny, nie zmienia się. Ja mogę być mentalem dla ciebie i ja się dla ciebie poświęcę, słuchaj. Idę umrzeć dla ciebie. Ja idę umrzeć. Gdzie idziesz umrzeć! Idziesz mu powiedzieć, co do niego czujesz! Co ty czujesz do niego, Lili? Powiedz mu! Jego czuję to, że to jest
najlepszy człowiek, którego kiedykolwiek spotkałam w mieście. Jezu Maria, co ty powiedziałeś? Dlaczego powiedziałaś, że kochasz Coletti'ego? Mów teraz. To było 4 dni temu. Teraz mi to mam w pizzu. Już, już właśnie kończymy. Tak, i ja im to powiedziałam, że mam go w dupie teraz. Jak sobie to przemyślałam. Czyli to jest na złość, tak? Tak. Czyli jaki jest oficjalny statement? Statement jest taki, że ja kocham tylko tego pana, co tu przede mną siedzi. Proszę bardzo, możecie mnie skazać. A Marian, mamy to, no człowieku, wyjebane. Lecimy, Marian, skuwaj ich, Marian, lecimy. Marian, jesteś mój, Nie mam już, chodźcie po prostu. W razie pana czego związuję cię liną, którą cię odwiązałem, kurwa, lecimy. Widzicie, widzowie? Jaki dzień, trudne sprawy. Dobra, mam klucz do sali, wjeżdżam. Przejdź na piechotę już. Tam. Czy to 16 wielkich monitorów? Dobra, chodźcie! I Evro nie wrzęzła, czy miejsca, bo wrócę z kosmosu. Idziemy, kurwa! Nie wypuszczajcie tej linii, ja chcę zobaczyć, jaki będzie jej stan, jak wrócimy z kosmosu. Dziękuję. Ona tankiem do żołądka? Ona tak tankuje, ona rozmawia ze mną i mówi cały czas tylko... Słyszę, kurwa, ten... Kolejne szklanki lecą. To, ty, ale jak ona takie dźwięki wydaje, to na pewno ona pije? Tak, na pewno, bo ona kocha Mariana, ale powiedziała, że tego, Colettiego. Dobra, wchodzimy. Dobra, ja każdy ma strój? Tak, ja mam. Dobra. Czyli każdy ma butle, każdy ma strój. Dobra, hack. Go hack. Pamiętajcie, że jak wejdziemy do kosmosu, musimy dokładnie powiedzieć, co mam robić, bo ja pierwszy raz to mi też nie wiedział. Dobra. To ci mówię, David, teraz. Dobra. Pierwsze, co robisz, to idziesz za rakietę, za nami i za ulepszasz rakietę, sobie dobra. Strój do 20 minut. Potem idzie korbkowy zapierdalać, a my idziemy z rzeczami. Dobra, jasne. Czyli ja jestem korbkowy. Dobra. Nie mam młotu pneumatycznego. Kurwa, gdzie był młot pneumatyczny, gdzie się robi? Dobra, najpierw tutaj. No, dobra. Gotowi? 3, 2... 1, go! O kurwa, co to jest? Jak myślisz, że rzad kto sfejluje? Zrobiłem! Zrobiłem! Bo siedzi smutno. Dwa zrobione? Nie, zrobiłem. Hejdy zjebała, widzę to, nagrałem. Ja pierdolę. Zrobiliśmy prawie wszyscy. Prawie labo. Okej. Nie, naprawdę? One shotik? One shotik, boom! One shotik, pozdrawiam. Dobra. Kiedy twój one shot będzie? Heidi to one shotuje nam fejle. Zawsze pierwszym razem. Dobra. Nie przejmuj się, Heidi. Najpierw bym dojechał z człowieku młotkiem do ziemi, a potem mówię, nie przejmuj. Dobra, ubieramy się. O mój, oh my gosh! To ja się rozbiorę pierw. Właśnie. No, GG. Dobra, zakładnika tutaj. Czekaj, ja mam maskę. Zakładnika. Masz maskę, dobra, git, dobra. Dobra. Kto jest korbkowym? Ty, Charlie, tak? Jeżeli trzeba. A ty wiesz, gdzie i co, jak? No nie. Dobra, Speedo, to zrobimy tak. Pojedziesz samochodem. I no, z Charlie'em i mu po... No nie, no po jasno. A, po ciemku, nie? Dobra, ja to Charlie, pójdziesz ze mną, to. Dobra? Pójdziesz ze mną, Charlie. Okay. Dobra. Dobra. I... torba. Evron, dam subale, ale to nie było? To odśwież mi streama i będziesz miał alert. To zabij, tak się dzieje. Ach! Dobra, wszyscy jesteśmy ready, tak? Potrzebuje ktoś, kto włączy nam ten. Idę. Nie, podejdźcie, przytulcie się. Tak, proszę, kto mi się. Dobra, wsuwajcie do rakiet. Albo czekajcie, wejdę na samą górę. Dobra, my w statku. Jak na biegu. Proszę, puścić rakietę motywacyjną. Nie. Aha. Hime. Pobiegnę po stronę. Nie z restauracji, każdej. Rakes mamy. Chyba zjadł 20 nuggetów, boli go brzuszek i rzygać mu się chce. My na czas negocjacji idziemy na radio. Dobra, radio wyżej bądźcie. No. I'm glad you came along. Jedziemy. Lecimy. Woo! Dobra, idę do nich na radio wyżej. Dobra. Okej, wszyscy najpierw strój. Muzyka się zacięła, Sadek.
Dobra? Jeśli bierze. Bo ja tu nic nie widzę. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj z nami, tutaj, tutaj, tutaj. I... Magnuś latarkę albo coś? Dobra, o, jest tutaj wziąłem. Kombinezon, dobra, tutaj. Bierzcie kombinezony. Dobra, i teraz chodź Charlie ze mną. K***a, tu jestem! Dawaj Charlie ze mną. Idę, idę, idę. Dobra, do samochodziku. Dobra, sum auto, faktycznie. Widzisz tą skrzynię? Widzę, no. Na tej skrzyni musisz zapierać z mięsiem scroll, lewo, prawo, znaczy góra, dół cały czas. Dobra, Charlie. W tobie nadzieja. Tyłem się, bez mnie to chuja nie zrobicie napad. Tak, bo jak ty nie, tak. jak światło będzie wyłączone, to nic nie widzimy. W sensie nie widzimy żadnej opcji. Powodzenia. Impostor. Ja powodzenia. Dobra, i się świeci zajebiście. Dobra, pierwsze co? Biorę elektronikę. Bierz elektronikę, a ja biorę ten wazon. Dobra. Tylko gdzie był czat wazon? Tutaj jest coś? Cześć. Thanks. I'm glad you came along. Nie, tutaj jest wejść do środka i ruchanie. Gdzie jest wazon? Wazon, wazon. Od razu? Co? Ale trzymaj, mówili, trzymaj, że... trzymaj. A wazon się oddaje. Wazon, to... wazon jest zapisany. Jest podpisany, jest podpisany. Tutaj jest wazon. Właśnie widzę tą graffiti. Kurwa, wagały się kozaki. Nie, no po prostu oddaj wazon. Zrobili. Trwa proces nałożenia zezwolenia środowiska. Ej, ale jak mamy wrócić za 25 minut? Czyli trzeba jakiś inny sposób jeszcze przedłużenia naszego żywota znaleźć. My musimy znaleźć, bo za 20 minut to już nam się tlen skończy. My tutaj coś to musimy może zrobić. Może jest gdzieś drugie takie coś, że ultra będzie miał kombinezon. Idę na ruchanie. Dobra. Tak. No. Mam coś. Ej, kurwa. Ej, no kurwa. Mam coś przy wanie, nie wiem co to jest, bo nie umiem czytać po zjebaku. Tutaj gdzie ja jestem, byłem? Tak, 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 popatrz na tego łazika od przodu. No tak, 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 tak. Tu, David. Czekajcie, czekajcie, bo kończę ruchać. Burgerem. A, no bo mi się nic nie dzieje, dobra. Tak. Głodny, głodny, daj burgera, tak, przy mnie burger do dania. Dobra, dobra. Oła. Dobra, to szukamy dalej, chodź David. Czekaj, zaznaczmy to jakoś, a chuj wie. Nie, najpierw weźmy młoty, już rozbijajmy ten młoty, kamień. A młoty gdzie są? Nie pamiętam, gdzie był młot. Skąd? Młot był w tym, w takich skrzynkach. Patrzę. Czad, gdzie to było, tutaj? Przy niektórych skrzynkach, już patrzę. Tutaj. Dobra, mam gwiezdny młot. Kto chce wiercić? Dwa razy? Dobra, wyznaczam do tego osobę, która tu ma merda się przy samochodzie. My mamy jakieś zasoby obcego położenia. Tak, 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 to będę potrzebował. Bierz młot i wierć dwa razy. Daj. Masz i kamienie z przodu musisz wykopać. Dobra. Ok? Dobra. Zobaczcie, bo sobie... Dobra, czyli ty masz te zapasy, tak? Ktoś tam? To zasoby obcego pochodzenia. Tak, tak, tak. Git, git, git. No dobra, to teraz trzeba poszukać reszty, póki Heidi będzie kopała. Nie mogę jeszcze wymienić pistoletu, muszę mieć te rzeczy inne. Inne domki trzeba przeszukać. Domki, tak? Trzeba wszystko, no, tak co mi się wydaje, no wszystko, nie? Na razie. Tutaj, na tym... Ty, mamy na coś tej żółtej koparce takiej. Gdzie? Tak, tak, tak. To co Heidi wykopie, trzeba tutaj przemielić na ten pył kosmiczny. Dobra. Dawaj David, idziemy sprawdzać domki. Dobra. Dobra, więc bo Heidi będzie. Heidi musisz dwa razy, dobra? Dwa kamienie mieć. Dobra, pewnie. A my w tym czasie jak ona kopie, musimy znaleźć coś. No bo jeżeli wróć do mnie za 25 minut, a mamy 20 minut, to gdzie ten burger był jeszcze? Burger. Łazik ten, na czekaj, łaziku, chodź. Nie wracam. Siwy za tobą, jesteś... cofnij się do tyłu. Nie, jadę. Dobra. A, jesteś za nami. I po lewej. Dobra, tu, i tutaj. Lewa. Nie, ten po lewej. Tu. A, łazik. Ten przed nami. I tu na, tak, jakby tak. Na drzwi od niego. I tutaj musisz dać tego burgerki. Dawaj coś do prawej może. I to jest wszystko, co mamy, nie? Może coś dobra. Wiesz, go za... Masz ten. Tu. Siwy, tu. Gdzie stoję? Siwy. Dał masz mi. Masz zasoby obcego pochodzenia. Dobra. Masz zasoby a co mi napisał? Czat, ktoś to...
Weź sobie zasoby. Dobra, git. No to szukamy tego. Dawaj, David, szukamy. I gniewny tu leci, dziękuję bardzo. Dajesz radę, Drugi Charlie? Raz ten sam strój, nie. Nie. Charlie. Kręć. Jeżeli ty się na tym męczysz, to nie wiem. Kręć! Kręć! Może do Czubaki teraz? Ty, a może do Czubaki pójdę jeszcze raz na ruchanie, teraz. Może jeszcze raz trzeba było przepchać tam. Wy przeszukajcie wszystkie domki. Ej, ja nie mogę kopać. Nie smakuje mi, daj coś innego. Na którym jest kamieniu? Ty jeszcze nie kopiesz? No nie mogę wiercić. Ja pierdolę, to czemu teraz dopiero mówisz? No na tym. Daj mi to wiertło. Sprawdzałam ten, ale zobacz. Dawid, to nie ma wejścia jak coś. A, dobra. Dawaj do tego przy tym bolcu pomarańczowym. No dlatego, że próbowałem, tylko zgasił światło. No co? No przy zgaszonym nic nie ma. Pewnie tak. Ja pierdolę. Ja już myślałem, że mamy te kamienie prawie zrobione. Okej, okay, dzięki za rozmowę. Ja pierdolę. Widzowie, ja czasami czuję się jak jedyny człowiek z... Ty. Nie wiem, czy nie tylko osoba, która bierze młot może, bo ja naprawdę nie mogłam na tym ten chować. Szukaj Heidi. Tak. Ja pierdolę, 5G naprawdę mocno działa. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pewnie, no. Czy oczywiście, mam nawet większą chwilę. Co tam, co tam? Potrzebuję tak, mój kolega zmarł w niedzielę z jego pogrzeb. Czy jest istnieje możliwość, żeby na grobek mu postawić? Z Davidem po chatach, ale... W niedzielę, a może w sobotę? Nie lepiej w sobotę? W niedzielę ma pogrzeb. Ajajaj, no to ciężko może być. Może być ciężko. Tak. To może w sobotę. W sobotę nie, bo w sobotę, no zaplanowany jest na niedzielę pogrzeb. A, no ale czy po tym terminie istnieje możliwość, żebym mu na grobek... Pewnie śmiało, a kto umarł? Dominik Gagante. To ogarniemy, dobra, na razie. Na razie. Jest jakiś smutny. Widzowie, ja wszystkim niszczę życie, naprawdę, przejebane życie. Międzyplanetarna sieć, widzowie, ale nie powiem jaka, bo nie mamy sponsora, widzowie, z tego, okej? Okay? Nie ma problemu. Dobra, jeden wykopałem, jeszcze jeden. Przeszukujcie. Szukamy. Dobra. I teraz jeszcze jeden kamień, no nie? Ja mam wszędzie oprócz orange. Patrzysz po prostu na cennik i wybierasz najlepszą opcję. No jaka jest najlepsza opcja? Jeszcze mamy 10 minut. I wish, żebyśmy mogli biegać jakoś szybciej tutaj, albo skakać. Kurwa. Play plus? Dobra, mam diament. Dobra, wszystko wykopałem. Od czuba po prawej, nie? No. Co? Dobra, to ja za. Tak, no, dobrze powiedział, dobrze powiedział. Tu są jeszcze takie szyny, nie? Tutaj szyny można ogarnąć. Ty, jeśli wy... No? Nie było tak, że jak braliśmy z tego samego, to było co innego? To było, że na 20 minut znowu? Nie, no, tak, no było, tak, ale to nic nie dało nam. Ale on powiedział, że my odczuwa poprawę. Nie. Co? Ja nic tak nie powiedziałem. No, ty! Mam, ej! Wytwarza ulepszenie, ktoś tu był przed... Za bazą na łaziku! W sensie za tym... ten. Jestem przy tobie. Co masz? Ulepszenie stroju! I po mnie weź! Po mnie! Wytwarzanie ulepszenia. Jadę. Ulepszono kombinezon! System wewnętrzny kombinezonu wytrzyma 25 minut dłużej! Dobra, cały dodaję! 25 minut od teraz! Czekaj, przyniesiemy ci! Kręć! Już to zrobiłem, o kurwa, ktoś inny musi jechać kręcić, weź Speedo, pojedź, przekręć chwilę. A to ulepszenie się jakoś ubiera? Ja jadę po Speedo tak, dopiero, tak, używasz. Gdzie David? Nie widzę się Speedo jeszcze, słyszysz mnie gdzieś? Ale powiedz, żebyś słyszał, gdzie jestem. Idę zrobić atomizer w takim razie. O, do lewej, David, do lewej! Ciśnij do lewej za tą bułę. Dobra. Brat napisał 21:65. Przed tobą. No. Kto?
Dawaj, szybko! Jestem! Dobra, to niech Charlie sobie zrobi ulepszony, żeby na pewno nikt nie umarł. Jadę zrobić atomizer. A kiedy mija 25 minut od tego wazonu? No technicznie 50 jakoś. Okej, okay, to poczekamy na to, bo to jest na pewno kolejny krok. Może jak on nam przerobi wazon, wtedy idę do Czubaki. Czubaka nas lubi i alieny do nas nie strzelają. Ez? Można kogoś poprosić? Musi czar... Idziesz ten? Idziesz z Pino? David po ciebie jedzie, Ej. Ja sobie ulepszę strój. David po ciebie jedzie, da ci auto. Ale ktoś mu... Ale on nie ulepszy stroju, ktoś musi kręcić korbkiem, bo inaczej będzie ciemno, tak, nie ulepszy stroju. Właśnie, dlatego się zamienimy już. Dobra. Ej, David, słyszysz mnie na radiu? Tak. A, to ja kręcę i kurwa gadam. No, kurwa. No bo mnie butów prawie wyjebało. Dobra, i teraz używamy atomizera i jest dobry. Dobra. Widzicie, umiem kręcić, umiem kurwać na razie. Już to jest już to jest. Niesamowite, niesamowite, Charlie, naprawdę jesteś giga dobry. No, widzisz, widzisz? Weź mojego niełekta, bo się drugi karbo zrobi. To jest jedyna rzecz, jaką mamy, zwracaliśmy chyba wszystkie domki i inne rzeczy. Okej. Okay. Jest, kurwa. Mam! O kurwa, mam! Co masz? Kosmiczny! Kosmiczny przysmak! Kosmiczny przysmak? Zobacz, jak to kurwa wygląda! Ale wziemniak! Jak bazyl! Ja tego mogę użyć? Nie. Nie, nie mogę. To pewnie po to, żeby odswoić kogoś ty, tym. A ty może idziesz do tych kosmitów i dajesz im to? A do tego od burgera, do tego od burgera, bo on coś tam, że coś tam. Nie no, zaraz się wyrucham. Moc generatora spada! Moc generatora spada?! Jedź, jedź, jedź! No kurwa, jedź! A, jedzenie gdzie jest? Tu, przed nami. Tu przed w tym nami, jeździku, dobra. Nie? W tym? To. Ty chyba już nie trzeba kręcić. Nie, ja już to zrobiłem. Ty, dobra, to ale to może alieny nie będą bić. Może alieny nie będą bić. Dobra, chuj, otwieramy. Trzeba nakarmić się. Może te kwiatkami, jak dasz smaczek, to są miłe. Pamiętaj, Erwin, krzycz im siad albo waruj od razu. Dobra. Daj dla Czubaki. Może zamiast burgera to i teraz bricked jesteście. Zamiast truchania to smaczek? Mam. No chyba, że od, burgera, tylko że się zbrickowaliśmy, bo się obraził. Nie, no nie. Charlie, jak coś to ten. Pycha i trzymaj się. Kosmiczny przysmak mi wzięło! Wzięło mi kosmiczny przysmak! Dobra, kręcę. Ja pierdolę. Ale one, one chcą bić mnie, ale z baseballa chyba. Ta! Aaa, teraz je mogę bić, mogę je bić teraz! A nie, jednak z broni. Ty, ale teraz przynajmniej to strzela. Tak! O, dobra, gituwa. Idź ktoś pierwszy. Dobra, Spido, ty jesteś najlepszy chyba. Ty. I'm glad you came along. Dzień dobry. O, on ma dużą broń. On ma dużą tą broń. Ej, czy on mi właśnie matkę zbydywał? Ja zrzuciłem go. Są tu jeszcze obcy? O kurwa, co jest? Widzicie te kompy tam? Czekaj, bo mnie... Ała. Potrzebuję kamzy. Jakieś giga jajo jest! Chodź tutaj, dam ci kamzy. Możecie je też chyba bić teraz. Tak, możemy z broń palny. Dobra. Okej, chyba wyczyszczone. Na dole jest, na dole, bo tu się da zejść na dół. Chodź na dół. Jezu, jaka kurwa tu jest. Najpierw na górze zróbmy tę rzecz. A to jest szkło, to jest szkło. O kurwa. Jak skakujemy, to szkło przejedzie. Dobra. Tak. Matamy, dobra. Matamy. Tu po lewej jest to. Mamy pierwszy po lewej. Po lewej jest coś, tak? No tu, na komputerku. Zrzuć niepotrzebny zaląd. Ale tu jeszcze masz, stary, zobacz. Zrzuć niepotrzebny zaląd. Albo balast. Tu są na komputerku różne znaki, jak podejdziesz. A. Zależy od monitorka, zmienia się
znak, który ci pokazuje. Zobacz sobie. Na o, te monitorki. O, no. W szafkach. A tu tam. Ktoś to ogarnia? Chodź wy. Sprawdź coś! Sprawdź! Rzuć niepotrzebny balast, to jest. A, sprawdzam coś, sprawdzam coś. Pierwszy mówił, że sprawdź skrzynkę. Rzuć niepotrzebny balast. Mam coś! Coś takiego! Warnucha! Oj. To jest, to Wataka? Jest blisko tragedii. To brzmi. Chodźmy dalej. Dawaj, macamy wszystko. Dobra. To zrzućcie niepotrzebny balast. Hak. To jest chyba skakuj. Sychy, ja pierdzielę, mam coś. Okej. Okay. O kurde! O! Co dostałeś? Czekaj. Muszę strzelać do obcych, ale nie wiem jak strzelać, czekaj. Jeszcze raz? Wiem, spacja. Spacja? Spacja! Tak, bo mi mówił o tym ten gość z jeden, co robił dzisiaj. O to mu chodziło. Obroń firewall. Wiesz, to jest najlepsze siły? O dobra. No. Potem ci powiem. Rób. O Jezu. No nie! Moc generatora spada. Hak udany, dobra, git. Hak udany. Naprawiłeś. Ej, bo mi coś wessało. Wessało mi coś. Dlaczego? Wessało mi tą płytkę. Tą płytkę mi wessało. Dobra, a co dalej? Dobra, tu jest ten. To dalej mamy jakieś znaki. Nie, to jest wszędzie skakuj. A balast? Nie, tam dalej. Tam dalej. Tu są. A tych monitorkach. Może to jest jakaś kolejność. A, generator naprawiony. Nie musisz chyba kręcić. Nie kręć. Tutaj ja mam włącz komputery. A czekaj, nie kręć. Pisz hasło. No nie kręcę. Włącz komputery u mnie. A nie, to musisz kręcić. Musisz kręcić, bo nic nie widać. Gdzie? Ej, jest w dwóch, wpisz hasło tutaj. Na włącz komputery. Tu gdzie jest, wpisz hasło razy dwa. Nic się nie dzieje, jak robię włącz komputery. Wpisz hasło? Bez kitu, wpisz hasło. A tu? Tu są litery. A ten balast? Ej, może z tych komputerów wpisujesz literki i z nich tworzy się hasło, które wpisujesz tu na środku. Ale ja nie mogę nic zrobić tutaj. Że te literki jakoś musisz odwzorować. Tutaj, to trzeba wiedzieć jaka literka za to odpowiada. Ja pierdolę hasło, jak tam odpowiada. Tylko zostaw za litery, czat. Okay. Sephora? Czekaj. Pamiętajcie, że jeszcze mamy sobie cięść elektroniczne, może weź je, żebyś... Daj mi. I ten balast, gdziekolwiek był. To kładę. Ej, bo jak ty mówisz, że trzeba, że mogłeś tam naprawić generator, coś takiego, nie? Może tu chodzi o to, że jak spadnie ta moc, o której mówi Charlie, to wtedy naprawiasz. Ej, kurwa, chłopaki. No tak... Co? Tak sobie patrzę na tą drugą część po prawej, nie? I chciałem powiedzieć, że to może jakieś hasło jest typu hasło, nie? A próbowaliśmy rzucić ten balast? Nie, jakbym mówił, nie mówił tego 17 razy, żeby ktoś to spróbował zrobić, to pewnie ta. Próbuję ogarnąć, o co chodzi tutaj. Wydaje mi się, że potrzebujemy odzorować sobie literki jakieś, no? Wiesz, na podstawie tego, co już mieliśmy. Czas. Zrób ktoś ten balast pierdolony do chuja, czy ja wszystko muszę robić? Gdzie to jest? Na skrzynce. Nie, na skrzynce, na platformie. No rób. Dawaj na tym. Co się stało? David ginął. Zrzucił się balast. A, bo to jest pewnie mem, że my jesteśmy z balastem. No i co, zrobiło to coś? Próbowałeś kliknąć coś tutaj? Ej, jest! Włączyłeś komputery! Włączysz komputery! To może nas za dużo. Na ekranie widać. Ktoś się musi poświęcić w takim razie za każdym razem.
wpisz hasło, mogę wpisać hasło. Rozwikłaj symbole i wpisz w natywnym języku. Oka, mogę zobaczyć? Jajko. Jajko. I-a-i-k-o, pasowałoby. Złe hasło. Albo dobre hasło. Alien? Złe hasło, alien. Dobre hasło! Dobre hasło! Yay. Alien! Dobre hasło! A drugie? A drugie? Drugie? Dwa są. Poczekaj, bo chyba... Poczekaj. Ej, dobra, tu jest drugie, to jest Z. Dobrze! Ej, dobra, dałem dwie dobre chyba. Dałem dwa dobre. Co dałeś? O, zajebiście. Jajko i alien, jajko i alien, jajko i alien. I co, i co, i co? Co teraz? Szyby nie ma! Szyby nie ma! Szyby nie ma! Uważajcie na obcych, jakby byli. Podnieś jajko! To jest jak bejt jak chuj. Są obcy! Uwaga, bo przez ściany walą! Jest problem. Sprawdzam ko... Tam są komputery. Pomóżcie mi, bo ja nie mam tego. Ja się źle czuję. Leży jeden. Heidi! Leżą oba! Leżą oba! Byłam w kosmosie. Że tak powiem. Kolejne komputery! O, tu jest komputer! O, jasny! Ile? O kurde! Tu coś jest! Żółte światło! Niebieskie światło! Zielone! Czerwone! 46 plus 20... Kolory tu są, kolory tutaj są. Ile? 7 minut mamy. 7 minut? A, bo plus 25 to było do wytrzymałości. Więc ale... technicznie powinniśmy mieć plus 25 po 46. Patrz na czat, no widzę czat, ogólnie ja tu heduje, bo doliczył, ustawił 25 minut, a nie dodał 25 minut. Nie ma sekwencji jakiejś. No nie gadaj tak blisko! Nie no, tu są, no mówi... Wy mnie słuchacie w ogóle? No mówisz, że są tak, kolory. Tak, no, no są kolory. Tylko zastanawiamy się, czy może jest jakaś sekwencja, wiesz, na przykład, w której musimy to... Wiesz, że w jakimś kolejności musisz to powiedzieć. No ta, no ta. Nie ma tutaj nic, no nie? Jest podnieś jajko, nic wiem. Spróbuj, podnieś Spino. No to Heidi, dobra. Ja mogę podnieść. No spróbuj. Nie, podnoszę. No spróbuj. Taką wiadomość dostałem. Chyba, że jest coś? Tak pojebane. Czekaj, no nie, jest wiadomość, tylko trzeba ją rozszyfrować. Coś ci, coś ci się pomyliło? Znak zapytania? Nie pomyliło. Coś ci się nie pomyliło? Ty to chcesz wpakować do kieszeni? Jak ty chcesz to wpakować do kieszeni? Coś ci się nie pomyliło, jak ty chcesz to wpakować do kieszeni? Tru. Mam pojemną. Aaaa! No są te kolory, nie? Ale czekaj, no bo żebyśmy je zbrikowali. Czerwony. No nie wiem, bo jest... Ja myślę... Czerwony, zielony, niebieski, żółty. Nic więcej. To może... A ta niebieska kropka na zewnątrz, pamiętacie te takie te? Może teraz coś tam? No była, no. Chyba, że jeszcze raz wrzucamy balast. Charlie, salut. A nie, bo on kręci. Zewnowe rzeczy macie, hey, coś to ile? Pół godziny? Dobra, spoko. Ujdzie. Jakby spadał z kosmosu aktualnie. Co tam? Jak tam? Szczerze mi nawet palce. Szukam kurwa na dole, jeszcze matam, nie widzę nic. Idę to niebieskie coś zobaczyć. Dobra. Ewentualnie jak tam będziesz, to ja ci patnę w to niebieskie, nie? Na pewno? Jezusku! No nie wiem, kurwa, stary, ja czuję to na wyciągnięcie ręki to wszystko tutaj. No, to jest ostatnia zagadka, stary, ostatnia. No, dlatego mnie trzepiasz. Już podchodzę do niebieskiego. Wróciłam. Nic nie ma. Zapierdol w niebieski, Spido. Zapierdolisz niebieski? Od razu mi mów. Dobra, 3, 2, 1, pach! Naciśnięto przycisk. Ja tu nic nie mam, nic tu nie mam. No chuj, naciskać resztę? Czekaj. Idę. Mam... Siwy, mamy... Naciśnięto przycisk. 4 minuty. Dobra, biegnę. Dawaj, ty, jeszcze... ale wiesz co mi się wydaje? Że już mamy nielimitowany czas w środku. Bo mamy kombinezon, już mamy ciśnienie i odblokowaliśmy generator. Może być tak, no. Że czas był na rozwiązanie zagadki do środka, szkoda, mi się szkoda, wydaje. Szkoda, że Charlie jakby nie może tego puścić, nie? No. Dosłownie trzeba brać osobę, która się poświęca. Bez kitu. Nie dość, że korpkowego, to jeszcze osoba, która... Ej, puśćcie mi, nic się nie dzieje!
O! Ej, to dawaj, dopuściłem! Idź do środka i zobacz, czy możesz. Widzisz? Ej, czyli korbkowy może się też poświęcić następnym razem. Wiesz, że chłopak to najpierw poświęca najpierw się na korbka, na korbka, a potem, potem umiera. Ale to zajebiście, to zajebiście. Jest git, jest git. Ale tak po prostu randomowo, jak teraz powiedzieliście o tym, czy można wejść do środka, to tak po prostu odruchowo. Dobra, się wy, kliknięty jest niebieski, nie wiem co dalej. Dobra, kurwa, słuchaj. Mamy jeszcze tak. Żółty. Niebieski wcisnąłeś, tak? Jest zielony. I było wcisnąć. I czerwony. On się dobra. Poświęcił. Naciskam tu. Poświęcił. Czy nie? Dawaj, kurwa. No dawaj, no nic nie jest. Naciśnięto, naciśnięto przycisk. Dobra. No to chuj, to naciśnij dwa, bo to chyba nic się nie zmienia. To jest żółty. Niebieski już był się. Niebieski. Żółty. Niebieski, żółty. I... I, jest, i tu na początku, tu. Nacisnąłem. Nic. Może trzeba w dobrej sekwencji. Dobra, to poczekaj. W tym samym czasie może! Dawaj. Dobra, dawajcie. Ja jestem przy czerwonym. Ja zielony. Ja jestem przy niebieski. Heidi, do guzika! Nie, ja nie mogę. Co to znaczy? Co to znaczy nie mogę? No ja nie mam guzika. Upadnij. Tu. To nic nie zmieni. Upadnij. Ty nie masz guzika. Nie, to nic zmieni. Upadnij! Co to znaczy nic nie zmieni? No upadnij, Heidi, proszę. Ale to czemu tego po prostu nie zrobisz, jak to mówimy? Okej, i wstań i zobacz. Kurwa. Ty! Czekaj, ja mam teraz zła coś tam. Co masz? Nie wiem, kurwa. Coś zła. Ja mam na ciebie to przeciw. Zła sekwencja! Ej, dobra! Dobra, musimy tryhardować, zobacz! Nie są cztery przyciski w sekwencji, tylko z sześć! Bo ja przypadkiem nacisnąłem jeszcze raz niebieski i teraz zielony. No. Czyli to jest sześciokolorowa kombinacja. Ale to jest kloru? Naciśnięto przycisk. I tu. To tu? Chyba? Niebieskie? Zła kombinacja. Jeszcze raz, nie wiem, teraz niebieski, zielony, czerwony i czerwony. I kurwa, i teraz ten. A naciśnięto, kurwa, ile ja raz naciskam? Ktoś naciska ze mną? Nie, zła kombinacja. Nie, może zamek. Jakaś tęcza czy coś? Jak? Dobra kombinacja, potrzebujemy dobrej kombinacji. Tęcza... A wiadomo na ile to musi być kombinacja? Czekaj, jeden, dwa, trzy... 4, 5. Na szóstym naciśnięciu mam komunikat zła kombinacja, czyli 6. 6. Okay. Na 6. To weź rób ten sam proces i po prostu zmieniaj za każdym razem. No kolor, ale to stary, jak masz 6 i musisz idealnie, to jest miliard kombinacji. To trzeba. To musi być coś logicznego. Ja będę bił na pałę, wy spróbujcie, nie wiem, wymyśleć na coś. To jest 6. 6 tych. Sześć kolorków, no. A spróbujcie sześć razy ten sam kolor na przykład. Może to jest coś naprawdę dobra. A na schodach jakiś napis? O kurwa, GG. No nie, dobra, teraz to musimy drugi raz dzisiaj. Musimy drugi raz, bo to jest przecież pojebane. Ale to musi być jakaś kombinacja faktyczna, bo jeżeli kolor jest, nie ma, może się powtarzać, jak chce, to tu jest no. 4000 kombinacji. No tak, 4096 kombinacji. No to chuj. No to więc trzeba... nie da się na pałę, no musiałbyś kurwa... To musi być śwież. Musimy się przygotować w takim razie z tym. No, w sensie, wiecie, zanim uciekniemy itp., to i tak możemy jeszcze pomyśleć jakie, no nie? I wiecie, i po prostu spróbować jeszcze raz. Bo teraz my już mamy wszystko, tylko dobrą kombinację trzeba. Dobra, my jesteśmy ready.